Jestem oczywiście bardzo szczęśliwy móc spotkać się z wieloma moimi kolegami. Jeżeli ktoś będzie nieusatysfakcjonowany, to jutro o 11 na Politechnice Warszawskiej również będę miał swoje seminarium. Także na mojej alma mater, samochody i maszyny robocze na Narbuta. Moje seminarium będzie się składało jakby z dwóch części, ponieważ no jest to w przeddzień, że tak powiem, konferencji smoleńskiej, to chciałem troszeczkę przypomnieć mniej więcej pracę swoje i moich kolegów, dosłownie bardzo krótkim punktami, zanim przejdę do najnowszych swojego programu i gdzie, jeżeli tutaj są pracownicy naukowi w dziedzinie aerodynamiki, to bardzo prosiłbym ich o pomoc, ponieważ jest to dziedzina, w której się uczę w tej chwili. Sam jestem ekspertem w dziedzinie wytrzymałości materiałów i energii wielkich, uderzenia wielkiej energii. No, niemniej jednak stwierdziłem, że jest potrzeba wykonania pewnej pracy aerodynamicznej, którą zresztą rozpoczął pan Jorgensen z Danii. No i wstyd mi się stało, że trzeba, było mi bardzo wstyd, ponieważ Duńczyk pokazał, co można zrobić, a u nas nie mogłem się dopytać, doprosić kogokolwiek, żeby mógł tą sprawą się zająć. No więc razem z moim kolegą, profesorem Brownem, który jest światowej sławy ekspertem właśnie w aerodynamice i kilkoma innymi profesorami, przekonałem ich, żeby włączyli się do tego programu, no i tak jakby pod ich kuratelą prowadzę ten program. Jestem otwarty oczywiście na sugestie, także proszę o wskazówki na koniec mojej prezentacji. Przeskoczę te rzeczy, które są mało ważne. Chciałem przypomnieć, że metodę, jaką zastosowałem do uderzenia, do analizy uderzenia samolotu w drzewo, to nie jest nowa metoda. Ta metoda została wypracowana razem z NASA przed dzień i użyta później po katastrofie Shuttle Columbia. Tutaj widzimy właśnie tą sytuację, kiedy kawałek materiału z tego pomarańczowego baku odczepia się przy bardzo dużej prędkości i uderza, rozpylając się, uderza w lewe skrzydło w taki sposób, że kamery z ziemi nie mogły niestety stwierdzić, czy była tam jakaś szkoda, czy nie. No i oczywiście wiemy, jaka była konsekwencja. Konsekwencja była taka, że po tygodniu, kiedy Shuttle wracał na Ziemię, okazało się, że rozpadł się w atmosferze, wszyscy zginęli, a samolot, znaczy ten pojazd lotniczy rozpylił się na obszarze Teksasu. No to jest dość spore, kilka tysięcy kilometrów, mil kwadratowych. Amerykanie stworzyli grupy wolontarne, które ławą szły poprzez ten Teksas, ramię przy ramieniu i odszukały 100 tysięcy fragmentów z tego szatą. Było to wprawdzie 40% tylko całej masy tego pojazdu, niemniej jednak najważniejsze rzeczy były tam. Były te skrzydła, które pozwoliły na rekonstrukcję, czyli dokonano tych wszystkich elementów, które przy katastrofie lotniczej trzeba zrobić. Udokumentować wszystkie fragmenty, gdzie one leżały, w którym miejscu, jak one leżały, następnie je pozbierać, potem zrekonstruować w hali zamkniętej ten pojazd. Z naszej strony myśmy musieli spróbować wyjaśnić, no, co się stało, bo sama rekonstrukcja nie była wystarczająca na to, żeby odpowiedzieć na pytanie, co było przyczyną tej katastrofy. Więc nie będę oczywiście mówił o całej tej pracy, pokażę tylko
typowy fragment, który składa się z eksperymentu. To jest eksperyment, a to jest symulacja komputerowa za pomocą programu LSDyna. I jest to opis matematyczny zachowania się tego materiału. Jeżeli potrafimy odnaleźć nie tylko energię, prędkość, ale również odkształcenie i identyczny formę pękania tego materiału, zniszczenia tego materiału, to wiemy, że nasz opis jest zgodny. To się nazywa charakterystyką materiałową do symulacji komputerowej. Tego typu właśnie kroki są dla mnie, że tak powiem, moim chlebem i masłem. Jednym z technologii, jaką w swojej pracy byłem zobowiązany zrobić, wykonać, to było scharakteryzować taki materiał. Jest to materiał, który składa się z włókna węglowego. I włókno węglowe to w postaci suchej, przedprodukcyjnej jest zwykłym takimi niciami węglowymi, grafitowymi o średnicy 1/10 średnicy włosa ludzkiego. Bardzo giętki. Po impregnacji z polimerem i w pewnej strukturze wewnętrznej tego materiału, czyli jak te włókna się układają wewnątrz tego materiału, otrzymaliśmy materiał, który jest bardzo lekki, a mocniejszy od stali. Trzeba było go oczywiście scharakteryzować i właśnie dla celów przemysłowych znaleźć taki opis matematyczny, aby następnie przemysł, różne przedsiębiorstwa, takie jak Boeing czy firmy silników odrzutowych, mogły je użyć do swoich konstrukcji. Konstrukcje oczywiście, czy Boeinga, czy silników odrzutowych, są proprietary, czyli są tajne. Oni robią to wszystko wewnątrz danej instytucji, danego przemysłu, danej firmy, ale używają technologię opisu matematycznego, którą ja wypracowałem i tutaj widzimy właśnie laboratorium, które do tego celu posłużyło. Mamy tam działo gazowe, gazowo-próżniowe, które może rozpędzać obiekty do prędkości takie jak samolot albo dużo większej. Mamy kamery szybkościowe, bo żeby cokolwiek się nauczyć, dowiedzieć, to musimy filmować to zjawisko z prędkością zdjęć 200 tysięcy zdjęć na sekundę. Jest to oczywiście ładna prędkość i tutaj widzimy właśnie taki film szybkościowy, ponieważ jest mocne światło, to przejdźmy do następnego slajdu. I tutaj widzimy snapshots, takie dwa zdjęcia, eksperyment, opis matematyczny. Eksperyment, opis matematyczny. Także widzimy znowu, że te rzeczy się ze sobą zgadzają i dzięki temu możemy to przekazać dalej. A jeszcze ważniejsze, że nie tylko odkształcenia się zgadzają, ale również pęknięcia, tu z przód i tył. I widzimy, że ten taki kształt motyla został przewidziany przez komputer. Komputer to przewidział. To nie, że ja tak sobie namalowałem, czy wziąłem ołówek i narysowałem. Komputer za pomocą tych praw fizyki, zachowania się materiału, praw uniwersalnych, niezależnych, czy to jest w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, czy w Chinach, działa tak samo. Takie same prawa są oczywiście, materiał musi spełnić. In this test, a small explosive charge is used to release a fan blade from the disc. The engine has to contain the fan blade safely and also has to contend successfully with the resulting out-of-balance forces. W rękach przedsiębiorstwa, w tym wypadku jest Rolls-Royce. This is a technology in which Rolls-Royce has a clear lead over any other manufacturer. Test, który teraz widzimy, kosztuje $20 milionów. Is regarded as an essential demonstration of safety and integrity. Jest to bardzo, bardzo drogi test, więc takie firmy nie chcą ich robić wiele. FAA
użyłeś to więcej, że tak powiem, wysiłku i pieniędzy, to jest równoznaczne, abyśmy udoskonalili nasze metody numeryczne, aby można było ten eksperyment, który teraz Państwo widzicie, zrobić w komputerze. Cena oczywiście symulacji komputerowej tego samego eksperymentu jest prawie bliska zero. Czyli dzięki temu, a jeżeli jest tak samo dokładna i tak samo może przewidzieć te same zjawiska, to konstruktor, firma może usprawniać, polepszać tą konstrukcję. A jak może polepszać, to znaczy, że co roku czy co kilka lat możemy lecieć lepszym, bezpieczniejszym samolotem, bezpieczniejszym silnikiem odpowiedzi. To jest bardzo ważne dla publiczności, dla społeczeństwa, a to jest obowiązek inżynierów. Inżynierowie mają obowiązek właśnie zajmować się tymi tematami, żeby służyć społeczeństwu. My służymy społeczeństwu, żeby społeczeństwo mogło używać na przykład pojazdy lotnicze, samoloty w sposób bezpieczny. Także widzicie ten sam eksperyment, który tam kosztował realnie 20 milionów dolarów, teraz wykonuje dokładnie tą samą pracę, przewiduje to samo, a odpowiada na dużo więcej pytań. Pokazuje, jakie są naprężenia wewnętrzne, jakie są przechodzą fale uderzeniowe i inne, podłużne, poprzeczne i tak dalej, bo to komputer wszystko może nam pokazać. Tą metodologię, która, tak jak powiedziałem, została sprawdzona, wypracowana, po prostu użyłem do takiego przykładu. To jest kolejny przykład. Tak jak profesor Witakowski powiedział, każdy mógłby to zrobić, kto tylko ma tą wiedzę. A jest na świecie wiele takich osób i w Polsce są takie osoby. Także oczywiście ja jestem bardzo zadowolony, że miałem tą szansę. Sam i jeżeli teraz przy zmianie, że tak powiem, sytuacji politycznej może będziemy mieli więcej współpracowników, no to tylko możemy się z tego powodu cieszyć. Ten samolot jest zrobiony z duraluminium, a drzewo jest brzozą. Tutaj tylko widzimy proporcje. Ponieważ duraluminium jest bardzo ciekawym materiałem, więc znowu NASA, FAA, czyli agencje federalne przekazały wiele funduszy dla tego, aby scharakteryzować ten materiał prawidłowo, dokładnie. Tutaj widzimy całą masę różnego typu eksperymentów. Jednokierunkowych, wielokierunkowych, skręcanych, uderzeniowych. Te wszystkie eksperymenty, które tutaj są pokazane, z nakładem 10 milionów dolarów były wykonane przez NASA, FAA i George Washington University i ja miałem przyjemność trochę w tym współpracować. A celem tego było właśnie znaleźć te wszystkie charakterystyki, ponieważ postanowiliśmy użyć nowy koncept w symulacjach. Zamiast opisu matematycznego postanowiliśmy użyć żywcem wyniki eksperymentalne. Jeżeli mamy wszystkie wyniki eksperymentalne dla wszystkiego typu różnych kombinacji naprężeń, to komputer będzie badał, załóżmy, zachowanie się samolotu czy skrzydła i stwierdzi, że w tym punkcie ten punkt zachowuje się w ten sposób, że jest naprężany, ściskany, ścinany w takich i różnych kierunkach. I wtedy odszukuje sobie tabelkę z takimi eksperymentami, które są jak najbliżej tego właśnie, tej kombinacji. I mówi, aha, w takim razie zachowanie powinno być takie, zgodnie z tym zachowaniem prawdziwym, takim jak było w eksperymencie zbadane. To okazuje się, że jest bardzo genialna metoda, bardzo trudna dla materiałów anizotropowych. W tej chwili nad tym tematem pracujemy. Duraluminium jest materiałem izotropowym. Niemniej jednak ze względu na kombinację różnych naprężeń może mieć inną wytrzymałość. W tym punkcie na przykład jest bardzo duża wytrzymałość. Przy tej kombinacji naprężeń, nie będę wchodził w szczegóły, przy innej kombinacji może być inna.
Także to może nam posłużyć do tego, aby użyć lepszą metodę badania tego, zachowania się tego materiału, szczególnie przy uderzeniach wielkiej energii, które na przykład tak zwany Johnson-Cook model, który był jakby używanym opisem matematycznym do tego celu, nie jest w stanie zrobić. On jest w stanie zrobić tylko dla pewnych grubości. Czyli jeżeli mamy charakterystykę materiału cienkiego, no to on dobrze przewidzi, jak się zachowuje materiał cienki. Ale jeżeli będziemy chcieli mieć materiał gruby, to musimy zrobić nową charakterystykę, nowe parametry tego materiału. W samolocie tak się składa, że mamy różne grubości. Nawet każda część w tym samolocie jest cieńsza w jednym miejscu, jest grubsza w innym miejscu i tak dalej. Także przewidywać zachowanie się tego typu struktury trzeba byłoby dla każdej grubości mieć inny opis matematyczny. A w ten sposób mamy jeden opis eksperymentalny, który zachowuje się tak jak ta czerwona linia i przechodzi sobie z cienkich do grubych tak jak potrzeba. No i dzięki temu możemy mieć dobrą symulację, tak jak tutaj wcześniej było, tu mamy cienkie, eksperyment, symulacja. Nie tylko odkształcenia, ale właśnie pęknięcia. No dla ekspertów, których tu widzę, bardzo łatwo oni to rozróżnią, że to jest inny mode tak zwany pęknięcia niż ten. Tutaj nic z tego materiału nie jest wypchnięte. Tu widzimy wypchnięte, tutaj mamy też wypchnięcie. Także to są zupełnie inne klasy zachowania się materiału. Dla laika to może wszystko tak samo wygląda, ale dla eksperta każda rzecz jest inna. No i oczywiście wszystko jest po to, żeby potem można było konkretny eksperyment zrobić. Tutaj mamy walidację tego za pomocą tej metody uderzenia płytką tytanową w grubą płytę aluminiową. Ja skorzystałem z tego opisu materiałowego i zrobiłem eksperyment i również symulację, którą pokazywałem na poprzedniej konferencji smoleńskiej, a umotywowany byłem tym eksperymentem przez takiego pana z Kanady, który przyjechał do Warszawy i miał w telewizji polskiej możliwość dyskusji z profesorem Rondą. I on powiedział, no to ten profesor z Kanady jest astrofizykiem, więc zupełnie się nie zna na zachowaniu się materiałów, on się zna na rzeczach, na których ja się nie znam, bo tak jest, że każda dziedzina jest inna. On się zna, może mówić, być ekspertem na temat gazów w jakiejś tam galaktyce, która nie jest notabene naszą galaktyką. No ja tak daleko nie sięgam, ja chodzę po Ziemi i w związku z tym zdziwiłem się, że astrofizyk mówi, każdy to wie, że aluminium przy prędkości 75 metrów na sekundę rozbija się jak szkło. No więc ja mówię, to jest bardzo ciekawe. No to zróbmy taki eksperyment. Zrobiliśmy tego typu puszkę z tego samego materiału, z którego jest właśnie samolot zrobiony, tu aluminium, z grubości takiej, jak jest skrzydło samolotu, jego powierzchnia zewnętrzna zrobiona, ponieważ wiemy, że w Smoleńsku fragmenty tej powierzchni zewnętrznej były znajdowane zanim ten samolot uderzył w ziemię. Czyli skoro on frunął, a rozsypywał się po drodze, to znaczy, że musiał się kruszyć od uderzeń w gałązki, w drzewo może jakieś. No ale ja uderzyłem z prędkością 75 metrów na sekundę, 150 i 300 prawie metrów na sekundę w stalową, grubą płytę, czyli dla fizyków to jest rigid body, czyli sztywna płyta. No i to jest właśnie ten największa prędkość. Nic się nie urwało. Zgięło się, pogięło się, ale nic się nie urwało. Gdybyśmy to zrobili, to ten materiał byłby ze szkła, to prawdopodobnie mielibyśmy pył szklany po takim uderzeniu. Aluminium jest bardzo ductile, czyli materiałem plastycznym. To nie jest materiał kruchy. Niezależnie od temperatury. Nawet w minus 60 stopni Celsjusza i przy prędkości, tak jak mówię,
prędkości nawet dźwięku, ten materiał nie kruszy się. To mamy właśnie charakterystykę dur aluminium w porównaniu z charakterystyką brzozy. Znowu warto powiedzieć, że wytrzymałość materiału można ocenić graficznie jako powierzchnię pod tą krzywą. To jest energia, jaka jest potrzebna do tego celu, żeby rozerwać ten materiał. Więc brzozę potrzeba tyle energii, jak widzimy w tym trójkąciku poniżej tej czerwonej linii. Notabene powiem Państwu w sekrecie, że przyjąłem tutaj czterokrotnie mocniejszą brzozę, niż ona naprawdę jest w naturze, żeby mieć margines pewności. Dur aluminium w zależności od prędkości zachowuje się zgodnie z tymi krzywymi. No, każdy z Państwa może sobie wyobrazić, ile takich trójkącików się mieści w powierzchni pod taką krzywą czy pod taką krzywą. Na pewno dużo. Czyli dur aluminium jest dużo mocniejszym materiałem, potrzeba dużo więcej energii, żeby go rozerwać, niż to jest, jeżeli chodzi o brzozę. Mało tego, ta część, to jest część elastyczna, ta część jest właśnie plastyczną, czyli pokazuje, że ten materiał raczej się wygnie, raczej się odkształci, a nie chce się zerwać. Ten materiał nie ma takiego zachowania. On po prostu jak drzewo się łamie. A w Smoleńsku mamy 60 tysięcy fragmentów, małych fragmentów, takich jak ręka. Jeden z nich, profesor Obremski, wytłumaczył na chyba pierwszej konferencji smoleńskiej. W jego ocenie jest to fragment, który jest właśnie ze skrzydła, jest poddany ciśnieniu wewnętrznemu. Widzimy odkształcenia plastyczne od ciśnienia wewnętrznego, widzimy zerwane nity, widzimy odgiętą część na zewnątrz tego materiału. To jest i widzimy osmalenia wewnętrzne. Ktoś się mnie zapytał, a skąd wiadomo, że to jest właśnie z zewnątrz, a nie na odwrót? No, tak się składa, że wszyscy producenci samolotów malują na zielono te części wewnętrzne aluminium, żeby nie korodowały. A na zewnątrz chcą, żeby był srebrny, bo to ładne. Także na tej zasadzie wiemy, że to jest z zewnątrz, a w środku nie mamy już zielonego, tylko mamy czarne. No i każdy znowu sobie może wymyśleć, dlaczego tak jest, że zielone się zmieniło na czarne. Więc w efekcie mojej pracy zrobiliśmy taką samą symulację, jak pokazywałem wcześniej, dla innych konstrukcji, dla innych materiałów. I w tym wypadku, niezależnie od tego, gdzie ten model tego samolotu Tupolewa, niezależnie od jakiej prędkości, czy to 70, czy 80 metrów na sekundę, czy 75, czy to pod tym kątem, czy pod innym kątem, we wszystkich przypadkach zawsze przecina tą biedną brzozę. Nigdy nie było tak, w żadnym przypadku, żeby ta brzoza była w stanie przeciąć to skrzydło, odciąć to skrzydło. No więc to oczywiście miałem przyjemność pokazać na chyba pierwszej konferencji tylko dla skrzydła, na drugiej dla trochę bardziej rozwinięty i tak dalej, i tak dalej. Nałożyliśmy dość dużo pracy. Niedawno jakiś lemming mi powiedział, ale się narobił, a ten samolot i tak leciał tak wysoko nad tym brzozą. No i miał rację w dodatku i nie mogłem nic na ten temat powiedzieć. Także ciekawym zjawiskiem jest, że Państwowa Komisja Badania Wypadków pod przywódcem pana Laska miała do dyspozycji, zrobiła raport w wypadku AN-2T, to było 8 czerwca 2014 roku, gdzie ten samolot, dużo lżejszy, dwuosobowy, zrobiony w wielu miejscach z brezentu, tylko leading edge, czyli ta przednia część skrzydła jest z aluminium, przeciął drzewo. I nic. Nie urwał nic. Mam wszystkie skrzydła. Jakoś to nie dało do myślenia tym panom.
tutaj z bliska możemy zobaczyć tą sytuację, kiedy dość solidne skrzydło tupolewa przecina brzozę 44 cm, o 10% grubszą niż grubsza w tym rejonie. Także to dało mi duży margines pewności, dlatego też występowałem w telewizji, w Sejmie u pana ministra Macierewicza. Wprawdzie wielokrotnie, jak to było przez Skype, próbowano to zakłócić. Nie wiem, czy państwo pamiętacie takie, że nawet w jakimś tam zakłócaniu był Putin. Putin. To było strasznie śmieszne. No oczywiście ja, nie tylko ja to robiłem, równolegle, bo tak to jest w nauce, że trzeba te rzeczy zrobić niezależnie i żeby, że tak powiem, sprawdzić siebie. Tutaj nie ma kolega lub nie kolega. Profesor Szuladziński, doktor Szuladziński z Australii zrobił identyczne badania. Tutaj akurat pokazuje, jak aluminiowe skrzydło samolotu, które on zrobił, przecina stalowe kolumny z World Trade Center. To był przypadek dla budynku w Nowym Jorku, gdzie samolot wbił się w budynek. I widzimy, jak fizyka, chociaż stal jest mocniejsza od aluminium, jak to jest możliwe, żeby mniej mocny materiał przecinał bardziej mocny materiał. I to nie jedną kolumnę, wiele tych kolumn, które widzieliśmy na zewnątrz World Trade Center, takie pionowe linie, to były wszystko kolumny ze stali. I widzimy tutaj, jak ta stal jest jakby erodowana, jakby wybijana przez materiał tego duraluminium, który z tą wielką prędkością napiera. Oczywiście to aluminium też było zniszczone w jakiejś proporcji, niemniej jednak w tym skrzydle tego aluminium było więcej. W związku z tym wystarczyło go tyle, żeby przeciąć całkowicie tą stal. No, to nie jest znowu wielka filozofia. Używamy tak zwane waterjet, czyli potrafimy przeciąć wodą stal. Używamy dużego ciśnienia, dużą prędkość i małe, ostre fragmenty materiałów, które kawałek po kawałeczku wycinają, wybierają tą stal i dzięki temu potrafimy przeciąć wodą stal. To jeżeli możemy wodą, to możemy również aluminium. Tutaj widzimy efekt tego eksperymentu. Widzimy dziurę, w którą można włożyć ten samolot. On oczywiście eksplodował później w środku, uderzając betonowe podłogi i rdzeń tego budynku i rozpadł się na wiele, ze względu na eksplozję, na wiele cząstek. Wiemy, potem był pożar i ten budynek upadł, ale to są następne już kroki. Co jest ważne w pierwszym kroku, że ten samolot był w stanie przeciąć wiele, 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 wiele tych kolumn. Wszystkie ze stali i to dobrej stali. A tutaj co mamy w Smoleńsku? No mamy grupa pana ministra Macierewicza zrobiła rekonstrukcję, ponieważ nie mieliśmy dostępu do rekonstrukcji fizycznej, no to zrobili to na podstawie obserwacji zdjęć. I narysowali to jakby dla nas, dla tych osób, żebyśmy mogli wiedzieć, jak jest naprawdę, bo to nie jest naprawdę. Na przykład ta część została przyniesiona z prawego skrzydła na lewe, żeby nam trochę popsuć szyki. Okay? Tam nie pomagali nam, że tak powiem. Raczej starali się nam popsuć. Ale dobre oczy młodych ludzi potrafiły odnaleźć jakieś rysunki, napisy i stwierdzić, że ta część to nie jest z lewego skrzydła, tylko z prawego skrzydła. Także dzięki temu mamy ten obraz. I ten obraz pokazuje, że co? Że to jest krawędź przednia tego skrzydła. No i istnieje, nie jest zniszczona. A w środku mamy dużą dziurę. To jest bardzo interesujące. Jak to jest, że przy uderzeniu w drzewo, kiedy moje symulacje wszystkie mówią, że ta część powinna być całkowicie zniszczona, bo ona jest cienka i to drzewo, zanim zostaje przecięte
to zniszczy tą część. Dopiero pierwszy dźwigar, na pierwszym dźwigarze zostaje ścięte to drzewo. A tutaj w rzeczywistości jest inaczej. Mamy wielką dziurę, która jest dużo większa od tego drzewa, ale za krawędzią przednią. No to dało nam wiele do myślenia, że jednak to może nie było drzewo, tylko coś innego. Pan Jorgensen z Danii zwrócił uwagę również na to, że linia cięcia tak się pięknie złożyła, że zaczyna się od krawędzi pomiędzy slotami, a kończy się na miejscu, gdzie jest nieruchome. Tylko jedno miejsce nieruchome z tyłu, bo tu są slaty, a to jest lotka, aileron, którym piloci sterują samolotem. A to cięcie przyszło w tym kącie. A te linie czarne to są tak zwane fences, czyli kierunek przepływu powietrza w locie tego samolotu. Czyli gdyby to drzewo było pancerne, a to skrzydło z masła, to i uderzyło w tym miejscu, to powinna być linia równoległa do tej czarnej, a nie pod kątem 20 stopni. Ten kąt 20 stopni jest po to, żeby można było przeciąć to skrzydło, przygotowując to przecięcie, zanim to przecięcie zostało dokonane, tak, aby go nie można było odkryć. Bo gdyby było gdzie indziej, to trzeba byłoby również przeciąć któryś z tych slotów. A wtedy łatwo byłoby go zobaczyć, bo to są części ruchome i otwierają się i każdy mechanik mógłby zajrzeć do środka. Trzeba byłoby ułożyć w tych flapach czy aileron, a to też można byłoby zobaczyć. Jedyne miejsce, które nie można było zobaczyć, trudne do inspekcji, to jest właśnie zgodnie z tą linią. To drzewo było inteligentne. No oczywiście zrobiliśmy dużo więcej innych prac. Jedna taka bardzo ważna, która jest jakby dowodem w każdym sądzie. To jest to zdjęcie wraku. Tutaj kadłub leży do góry kołami. To jest spód wraku, tu jest podłoga. Tu jest jedna ściana, tu jest druga ściana i sufit. No wszystkie symulacje znowu, które zrobiłem, uderzenia samolotu o ziemię, pokazywały, że gdyby rzeczywiście ten samolot upadł do góry kołami o ziemię, to albo jedna ściana, albo druga i sufit musiały być, coś musiało zostać pod tą podłogą. A tu nic nie zostało, wszystko jest na zewnątrz. Jedyną metodą na to, żeby tak się było, to trzeba było, żeby dokonano eksplozji w powietrzu. I wtedy te części się otwierają na zewnątrz i wtedy już samolot może upaść i te części będą rzeczywiście na zewnątrz. Pan Jorgensen zauważył jeszcze dużo więcej. Zauważył, że na zdjęciach satelitarnych są jakby trzy ślady, jeden po drugim, raz, dwa, trzy, od kolorowania trawy. To jest parę miesięcy po kwietniu. Są publikacje na ten temat, na podstawie których możemy wiedzieć, przy jakiej prędkości płyn musi być rozpylony, żeby stworzył małe kropelki, tak małe, żeby dotarły do tej odległości. Te wszystkie trzy plamy są zgodne z prędkością wiatru, z kierunkiem wiatru, jaki był w tym czasie 10 kwietnia w Smoleńsku. Samolot leci 80 metrów na sekundę. Tutaj jest jego środek ciężkości i skrzydło, środek skrzydła. Widzimy, że pierwsze uderzenie, czyli pierwszy spray był przed brzozą, jakieś 50-70 metrów przed brzozą. Można tak powiedzieć, bum, 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 coś się stało w tej prędkości, bum, bum, bum. I w tych trzech bum, 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 były trzy spraye. Trzy razy paliwo na przykład rozpyliło się i powoli już potem z wiatrem płynęło sobie i opadało na trawę. A ponieważ paliwo niszczy wegetację, no to również odkolorowało tą wegetację. Tu w tym miejscu Rosjanie robili wszystko, żeby to trochę nam ten obraz popsuć. Wykopano na ogromną ilość ziemi z tej części i przywieziono nowe.
Wycięto wszystkie krzaki. Tutaj w tym miejscu było największe, najwięcej paliwa się wylało. Jest prawdopodobne, że ten pierwszy to było odcięcie końcówki skrzydła, drugi to było odcięcie drugiej części skrzydła, tak żeby już pilot nie mógł mieć możliwości sterowania, bo tylko wtedy, jeżeli samolot straci 10 lub 12 metrów, a nie 6, pilot nie ma możliwości sterowania tym samolotem i faktycznie ten samolot obraca się do góry kołami. Przy ucięciu 6 metrów pilot ma jeszcze drugie skrzydło i tam jest ta lotka i może kompensować tą utratę i zwalniać, i zmniejszać i ratować samolot. Przy ucięciu 10-12 metrów, tak jak pan Jorgensen pokazał matematycznie, jest to niemożliwe. Tu w trzecim części prawdopodobnie był wybuch w kadłubie, gdzie było najwięcej paliwa, bo tamten te baki były pełne, w skrzydłach były prawie puste. Dlatego te plamy są małe, ta plama jest duża. Ale to jeszcze samolot jest w powietrzu. Samolot dopiero uderza w ziemię tutaj. Z obliczeń pana Jorgensona widać, że żeby samolot dotarł do miejsca tego, gdzie leży ten wrak, to nie może lecieć na takiej wysokości przy drzewie. Musi być przynajmniej tak wysoko. Przynajmniej tak wysoko. Więc na podstawie, innymi słowy, aerodynamiki, nawet przy założeniu, że tylko 6 metrów tego skrzydła utraci, ta wysokość musi być dużo wyżej niż to drzewo było. Jeżeli odetniemy naprawdę tyle, ile potrzeba, żeby ten samolot się musiał obrócić, to ta wysokość będzie 50 metrów ponad drzewem. Dużo, dużo wyżej. Przynajmniej, jeżeli chodzi o drzewo. Ale to nie jest oczywiście nisko. Co ciekawe, ostatnio pan Jorgensen zobaczył, że mamy dwie jakby serie informacji z czarnych skrzynek. Jedna to są z tak zwanego TAFSA, gdzie GPS pokazuje punkty wysokościowe, pozycyjne tego samolotu. Są oczywiście również barometryczne. Barometryczne pokazują, innymi słowy, trajektorię równoległą do tych GPS-ów o 50 metrów w dół. Ciekawą rzeczą jest, że zanim samolot doleciał do tego Smoleńska, oba te parametry, oba te sensory, te pomiary wysokości, barometryczne i GPS były identyczne. Nagle się one rozeszły ze strachu chyba w tym Smoleńsku. Albo ktoś te barometryczne zmanipulował. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, jeżeli samolot miałby lecieć tą trajektorią, to nigdy by nie doleciał do tego miejsca, jego wrak by nie mógł dolecieć do tego miejsca, bo nie miałby energii kinetycznej takiej, która by pozwoliła, żeby dolecieć do tego podgórkę miejsca, gdzie upadł. Jedyną szansą jest jednak, żeby leciał tą trajektorią, zgodną z tym GPS-em i TAFS-em, który to był sensor amerykański odczytany w Stanach Zjednoczonych. Prawdopodobnie trudniej do zmanipulowania. No oczywiście nie będę ukrywał, że Mack i pan Miller używał tych informacji i uważa, że to Amerykanie są w błędzie. No my widzimy, że jeżeli mamy dwie trajektorie, ta, która idzie zgodnie z TAFS-ami, i spotyka się z tą, która zbliża się z drugiej strony, z obliczeń upadku samolotu na wraku. Te dwie rzeczy niezależnie obliczone, jeden w jednym roku, drugi w drugim roku, w niezależnym czasie, a spotykają się w tym samym miejscu. To nie może być przypadek. To musi być potwierdzenie tej trajektorii, którą tutaj widzimy. A więc ta biedna brzoza była 50 metrów poniżej. Dlatego ten Lenin miał rację, bo żadnego uderzenia w drzewo nie było. Teraz chciałbym przejść do pracy najnowszej, tej, której w tej chwili robimy. W
Więc przede wszystkim, tak jak powiedziałem, naukowcy muszą być sceptyczni i robić niezależnie badania, aby potwierdzić lub zaprzeczyć kolegów wyniki. Ponieważ pan Jorgensen zrobił badania aerodynamiczne, więc trzeba byłoby to potwierdzić lub zaprzeczyć, więc w związku z tym postanowiłem zrobić takie badania, które albo poprą lub powiedzą, że może tam były jakieś błędy. Do tego celu użyliśmy model samolotu do celów aerodynamicznych. Ponieważ jest to samolot o 50 metrów długości, prawda, bardzo ogromny, 80 ton, no to nie możemy zrobić takiego modelu. Musimy zrobić model w skali. Dwa dni temu miałem okazję rozmawiać z ekspertem z Ukrainy, który pracuje w konstrukcji samolotów i był ekspertem, czy jest może nawet ekspertem dla Maku. Więc się go zapytam, ekspert aerodynamiki. On mi mówi tak, samolot jak jest nowy, wypracowujemy tak zwane charakterystyki aerodynamiczne, czyli takie krzywe współczynników siły nośnej. Jak to jest robione? Piloci oblatują nowy samolot i wszystkie sprawdzają przy jakich kątach, jaka jest ta siła nośna i dzięki temu mają potem wykresy i dają to wykresy razem z samolotem do Polski na przykład. Piloci wiedzą, że mogą latać tym samolotem w takich tylko przedziałach kątowych, nie za dużo, bo mogą stracić siłę nośną. No to się go zapytałem w ten sposób. To są samoloty nieuszkodzone. To są pojazdy lotnicze nieuszkodzone. Jakby pan wykreślił krzywą samolotu uszkodzonego, na przykład bez 1/3 czy 2/3 skrzydła. On mi mówi, do tego celu trzeba byłoby zrobić model i badania w tunelu aerodynamicznym. Bardzo się ucieszyłem, bo właśnie to jest strategia moich badań. Tutaj widzimy samolot wyprodukowany za pomocą drukarki przestrzennej. Dokładnie w skali 1:100 tego samolotu w Smoleńsku. To jest konfiguracja cruise, czyli wtedy, kiedy leci wysoko w powietrzu. To badaliśmy, zaraz pokażę to, w tunelu aerodynamicznym. I zbadaliśmy charakterystykę nieuszkodzonego samolotu w tunelu. Ten sam samolot następnie możemy modelować symulacyjnie za pomocą Computational Fluid Dynamics, czyli CFD, i zobaczyć i udowodnić, że nasze obliczenia są zgodne z eksperymentem. Mając tą wiedzę, możemy następnie powiększyć nasz samolot do rozmiarów rzeczywistych i porównać, czy bez większych zmian te obliczenia dają charakterystykę tą samą, co ci piloci otrzymali w eksperymencie, oblatując samolot rzeczywisty. Taka jest strategia. Nie będę tutaj się może pokazywał, ale tamten był cruise. Drugi model pokazuje z flapami, czyli 36 stopni, w tej konfiguracji, jaką uderzał w Smoleńsku. To jest ten samolot. On ma tutaj flapy i zachęcam oczywiście po mojej prezentacji, żeby tutaj przyjść i można dotknąć. Tylko proszę o ostrożnie, bo każdy z tych modeli to jest $2000. Okay. Delikatnie, wolałbym ich nie zniszczyć, bo chcielibyśmy kontynuować badania aerodynamiczne i żeby może inni koledzy mieli szansę również zbadać te samoloty. Więc tutaj mamy te sloty z przodu wychylone, flapy z tyłu, mamy koła. Oczywiście nie mamy silników w jednym ani w drugim przykładzie. Okay. Okazuje się, że tak jak w literaturze zobaczyłem, większość modeli aerodynamicznych nie używa silników, bo one i dodają i odejmują, tak? Ponieważ one dodają siłę i hamują,
ponieważ są dodatkowym... ale jeżeli jakiś ekspert powie mi, że jest to potrzebne, to możemy dodać silniki w każdej chwili, tylko że nie będą dmuchały powietrzem z tyłu do tyłu. Także zawsze będzie jakiś tam minus. Tutaj zobaczymy teraz na tym krótkim filmiku, jak mój doktorant bierze model numeryczny i układa go w komputerze do produkcji za pomocą drukarki przestrzennej. On musi podzielić ten samolot na mniejsze części, ponieważ ja chciałem, aby ta drukarka wydrukowała z największą gładkością ten samolot, żeby miał do mikrona gładkość powierzchni, czyli dużej rezolucji jest to drukowanie. Tak jak drukowanie literek może być, czy tam zdjęć może być małej rezolucji, wtedy widzimy taką siatkę nie pięknie, albo dużej rezolucji, kiedy wszystko głębia, jest każdy szczegół jest widoczny, to ja sobie zażyczyłem, żeby ten samolot był robiony w produkcji bardzo wysokiej rezolucji. To trwa kilka dni, drukowanie takiej części. I dlatego jest to tak drogie, ponieważ droga drukarka to używa, wykonuje tą pracę. No w każdym razie, jak już on położy tą jedną część, bo musi się ona zmieścić na tej podstawce, żeby ta drukarka mogła wydrukować. On patrzy, jak to zrobić, żeby jak najmniej części było, żeby jak najszybciej to można było zrobić. I tutaj drukarka już drukuje. Wygląda to bardzo podobnie jak drukarka zwykła, która pisze sobie cyferki czy zdjęcia pokazuje. Tyle, że materiał nie jest tuszem, tylko polimerem. I on za pomocą światła ultrawioletowego utwardza ten polimer w tych miejscach, gdzie potrzeba, a w tych, gdzie nie potrzeba, jest miękki polimer. I potem ten miękki polimer można zmyć wodą pod dużym ciśnieniem i zostaje tylko samolot w tym kształcie ostatecznym. No i mamy samolot wyprodukowany w częściach. Potem możemy go złożyć i tak on wygląda złożony. I jesteśmy gotowi, żeby umieścić go w tunelu aerodynamicznym. To jest tunel, jaki my posiadamy. W Kijowie wiem, że jest troszeczkę większy. Nie wiem, jakie są w Polsce na uczelniach, ale na pewno są jakieś. Także mam nadzieję, że będą chętni, żeby zrobić badania aerodynamiczne również w swoich tunelach. Nasz tunel wymagał tej właśnie wielkości tego obiektu latającego, ponieważ musi być na tyle mały, aby był daleko od powierzchni tunelowych, a jak największy jak tylko może być. Taka jest zasada. Jak największy jak tylko może być, bo im większy, tym bliżej rzeczywistego, ale musi być mały, żeby nie był daleko od powierzchni tunelowych. Nasz tunel produkuje ruch powietrza z prędkością do 55 metrów na sekundę. To jest dość szybko, ale oczywiście 75 była prędkość samolotu, czyli 270 km na godzinę w Smoleńsku. Tu widzimy mojego technika, który podłącza ten właśnie model za pomocą, tutaj jest taki coupling, miejsce takie, które dołącza do tej części z tyłu, to jest tak zwane STIN. Ten STIN ma sensory, które mierzą siłę nośną, siłę oporu i moment. No i potem już jesteśmy gotowi. Na ekranie widzimy rezultaty. Wszystko bardzo automatycznie się robi. Każdy to może wykonać niemalże, jak ma tylko dostęp. Tyle, że taki tunel aerodynamiczny kosztuje około 200 tysięcy dolarów. A ten STIN dodatkowo 100 tysięcy dolarów. Także wszystko, co my używamy, to są takie drogie zabawki, ale dzięki temu możemy dokonywać tych właśnie obliczeń, o których tutaj mówię. Tu widzimy właśnie, jak już ten model siedzi sobie w tym przestrzeni. Tam widać mojego doktoranta za szybką,
który sprawdza, czy wszystko dobrze działa, a ja sobie filmuję i to jest moja praca w tym wypadku. Zmieniają na ekranie, zostają w pamięci, no i oczywiście mamy dużo wyników, ale po obróbce mamy krzywą siły nośnej. To jest dla 10 metrów na sekundę, dla różnych kątów. Jeżeli tutaj mamy kąty 0, 5, 10, 15, 20, 25 stopni, jeżeli chodzi o kąt ataku. Czyli to jest 0, a tak jest dodatni kąt. 20 metrów na sekundę, 40 metrów na sekundę, 50 metrów na sekundę. To są krzywe charakterystyczne, eksperymentalne dla samolotu w konfiguracji Cruise. W następnym etapie wyprodukowaliśmy tuż przed moim odlotem tą konfigurację i tutaj zrobiliśmy taką symulację, jak ją składamy. Tutaj mamy pierwsza część, widzimy jak jedna w drugą wchodzi, druga część, trzecia część. Dokładamy tył kadłuba, dokładamy koła przednie, tylne, pionowy ogon i poziomy stabilizer. W tym wypadku, za każdym razem oczywiście uczymy się czegoś nowego i w tym wypadku zrobiliśmy zmianę taką, żeby ten styn wchodził do środka i tam ten coupling jest w środku, w jego brzuszku. I jest podłączony za pomocą, to jest taka mała dziurka, gdzie można wkręcić ten, zamocować innymi słowy ten styn, żeby on był umocowany. Za każdym razem się uczymy, jak to zrobić lepiej, żeby można było lepszą prędkość i bardziej stabilny. W przypadku tego pierwszego widzieliśmy, że ten samolot rzeczywiście zachowuje się jak prawdziwy samolot. Skrzydła się wyginają, we prędkości dokonuje, widać było drgania, to jest tak zwany flutter tych skrzydeł. Drgania tego samolotu, turbulencje. Czułem się zupełnie jakbym leciał w tym samolocie. Także jest to fascynujące, jak można eksperymentalnie zobaczyć zachowanie się samolotu dokładnie tak, jak on by sobie leciał w powietrzu. Tutaj widzimy tą właśnie konfigurację z flapami i z latami wypuszczonymi i 20 stopni, 20 metrów na sekundę dla różnych konfiguracji. Te badania jeszcze się nie skończyli, po prostu musiałem tutaj przylecieć, w związku z tym zabrałem, ale wrócimy do tego po moim powrocie. To jednak wszystko już potwierdziło, że nasze badania komputerowe, symulacje i eksperyment się zgadzają. Więc możemy zrobić ten następny krok, powiększyć i tutaj jest dla różnych ułożeń kąta ataku dla dużego samolotu. To jest pełnowymiarowy samolot. Dla tych panów, którzy są aerodynamikami, i chcieliby zobaczyć, jaki model turbulencji był użyty, jakie parametry, to wszystko jest tutaj na tym slajdzie. Także wszystko mogą powtórzyć znowu, jeżeli chodzi o symulację za pomocą Computational Fluid Dynamics. Ja zrobiłem, żeby, jak to się mówi, mieć znowu większą dozę pewności za pomocą dwóch programów komputerowych. Tego, który pan Jorgensen użył, czyli CFD++ z firmy Metacom, który jest notabene używany przez firmę Boeing, i Fluent, która jest programem uznanym akademicko jako najlepszy. No i nie było oczywiście większego zdziwienia, że te rezultaty będą takie same. Żeby uzmysłowić, jak trudne jest to badanie numeryczne, ten samolot, który tutaj widzimy, jest w tym kwadracie. To jest ten malutki samolocik, a reszta to jest powietrze. Ta cała kula to jest numeryczne powietrze wokół tego samolotu.
Wymaga to w związku z tym milionów, 15-30 milionów elementów. W związku z tym może to być liczone na ogromnych komputerach przez długie godziny, dni, a czasami tygodnie. Szczegóły muszą być bardzo gęsto rozłożone, tak jak tutaj widzimy. Wszystkie tam elementy, gdzie mogą dochodzić do turbulencji, gdzie powietrze może się odrywać od laminarnego, od skrzydła, trzeba dać mu tak zwany boundary layer, czyli powierzchnię tego, gdzie jest ta interakcja między sztywnym materiałem i powietrzem. Także to wszystko, żeśmy zrobili. Ja tutaj wszystko pokazuję. Gdyby ktoś chciał oczywiście z ekspertów zrobić, no to będzie miał okazję jakby znaleźć błędy, jeżeli myśmy zrobili te błędy i nam pomóc, żebyśmy tych błędów następnym razem uniknęli. Ale wychodzi na to, że wygląda na to jak na razie, że tych błędów chyba nie ma, bo wyniki, jakie żeśmy zrobili, tutaj są wyniki eksperymentalne zrobione w Rosji za pomocą tego oblatywania samolotu prawdziwego. Tutaj są zrobione przez pana Jorgensona i firmę Metacom, a tutaj mamy dwa zrobione przez CFD i Fluent i one wszystkie potwierdzają się dokładnie. Czyli pan Jorgenson nie zrobił błędu. Ja mogę powiedzieć, że jego praca jest dobra. Tu mamy rozkład ciśnienia na skrzydle. To jest skrzydło o prawie 18 metrów i widzimy, jak to ciśnienie się rozkłada, które unosi ten samolot. Lewe skrzydło i prawe skrzydło. To jest dla pozycji 0, to jest dla pozycji 10 stopni. Oba programy i pana Jorgensona i Fluent dają identyczne, nie widzę żadnej różnicy. Także dlatego nie ma tutaj dwóch krzywych, ale one się na siebie nakładają jakby. Tylko dla innych kątów są inne krzywe. No i w efekcie, jeżeli weźmiemy to wszystko, zrobimy, to są krzywe eksperymentalne z oblotu samolotu dla cruise i dla landing configuration. Pan z Kijowa sprawdził, potwierdził, że to są prawidłowe krzywe, nie wzięliśmy błędnie ich, także mogę powiedzieć, że są sprawdzone niezależnie. I to są punkty obliczone przez CFD, zależnie od tego, czy to jest Metacom, czy ja i Fluent. Także one bardzo blisko są tej krzywej eksperymentalnej. To oczywiście nie jest koniec naszej pracy. Będziemy dalej nad tym się zajmować. Co dalej? No będziemy teraz badali samolot. Co się stanie, jeżeli odetniemy 1/3 tego skrzydła? Z linią, tak jak tu jest namalowane, 20 stopni od lotu tego samolotu. Jest to nienaturalne, ale skoro tak, to tak. Zobaczymy, co się stanie. Potem odetniemy 10 czy 12 metrów i zbadamy eksperymentalnie, co się dzieje, jaki mamy obrót, siłę obrotu, moment obrotu tego samolotu. Tak? Czy to potwierdza nasze obliczenia numeryczne, czy też nie? To oczywiście będzie zrobione i eksperymentalnie, i numerycznie, żeby potwierdzić. A potem przejdziemy do następnego etapu. Będziemy chcieli zobaczyć, jak taka część, jak odetniemy, jak ona się w powietrzu, jakie ona ma zachowanie się. Z tymi slotami do dołu, aeron prawdopodobnie też do dołu, bo wiemy, że w przypadku w Smoleńsku ta lotka nie była płasko, a była odchylona w dół. To ma oczywiście ogromne znaczenie. Możemy to zrobić za pomocą tak zwanego Six Degree of Freedom, czyli za pomocą tego programu, który daje właśnie tą możliwość, żeby transient, czyli ten chaotyczny ruch ciała, tak jak on wygląda, numerycznie przedstawić. Ale chcemy również zrobić to eksperymentalnie. Żeby to zrobić eksperymentalnie, elektronika w tej chwili jest tak zminiaturyzowana,
że ja się nie znam oczywiście na tym, bo ja nie jestem ani komputerowcem, jeżeli chodzi o produkcję takich miniaturowych sensorów. Jestem użytkownikiem tego, ale jest to ciekawe, że można znaleźć taki chip. To jest w naturze jest 5 mm, to jest powiększone, 5 mm na 5 mm, w którym są czujniki pozycji, 6 żyroskopów, sensory kierunkowe. Do tego możemy dołączyć pamięć, żeby zapamiętała te informacje w trakcie chaotycznego ruchu i połączyć to razem potem z USB, żeby potem zdownloadować to wszystko do komputera i taki stack razem z baterią włożyć do środka takiego skrzydła, czyli innymi słowy musimy wydrukować skrzydło na tyle grube, żeby to się tam w środku znalazło. Na tyle duże. Także mój technik pracuje teraz nad tym, żeby to właśnie taki sensor wyprodukować, zobaczyć jak on się zachowuje. Chętnie usłyszę od ekspertów computer science czy computer engineering, ile takich sensorów włożyliby do takiego skrzydła. One są na tyle małe, że możemy włożyć 3, 4, 5 i każdy niezależnie zbada swój punkt, w którym siedzi w tym skrzydle. I możemy następnie jechać samochodem jakąś tam prędkością i po prostu rzucić takie skrzydło i niech sobie leci. I ono sobie zapamięta tą swoją konfigurację i potem możemy ją zdownloadować do komputera i zobaczyć, jak to graficznie wygląda. Pan Jorgensen powiedział, że on lata awionetką i że on chętnie rzuci to z samolotu. Także nie ma go tutaj, ale to on pewno to usłyszy, także mam nadzieję, że potwierdzi. I to wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu profesorowi Biniędzie. Dziękujemy państwu za obecność. No i kończymy. No właśnie, może są jakieś pytania. Jest tutaj dodatkowy mikrofon. Jeśli ktoś chciałby zabrać głos, bardzo proszę. Lucjan Piela. Ja nie jestem specjalistą, jestem chemikiem. Chcę zapytać o jedną rzecz, mianowicie od prawa fizyki nie są skalowalne prosto. To znaczy tu musi być jakaś teoria jeszcze pośrednia, o której pewnie pan profesor nie miał czasu powiedzieć, która pozwala przeskalować prędkość powietrza w tunelu aerodynamicznym do rzeczywistej i parametry samolotu do rzeczywistych parametrów, jak masa chociażby i liczba Reynoldsa, czy liczba Macha. No więc oczywiście jest to tak zwane similarity, które niestety niekorzystnie się układa dla nas. Mianowicie, jeżeli coś zmieniamy, tak zwane zmniejszamy długość charakterystyczną, czyli zmniejszamy jakąkolwiek długość w samolocie ilokrotnie razy, to żeby dostać równoznaczny liczbę Reynoldsa, musimy powiększyć prędkość tylekrotnie, czyli jeżeli 100 razy zmniejszamy, to musimy 100 razy powiększyć. No, jeżeli weźmiemy 100 razy 80, to wychodzimy daleko ponad prędkość dźwięku i w związku z tym to już jest zupełnie inna fizyka, także nie mamy szans w tej skali użyć tego similarity. Dlatego ja nie robię tego. Ja robię w pewnym sensie taki leap of faith, jak to się mówi, czyli robię obliczenia i eksperymentalne, i obliczeniowe na tej samej skali. Okay? Nic nie zmniejszam, nic nie zwiększam. A następnie numerycznie tylko zwiększam ten samolot numerycznie. Komputer, on wie te wszystkie rzeczy, bo on zna te prawa fizyki, i on wie, on zachowuje się, że tak powiem, on nie robi similarity, on nie kopiuje wyników eksperymentalnych, on symuluje zachowanie się powietrza w tym wypadku,
Tak jak fizyka mu mówi, przy tej skali, przy tej prędkości, tak to powietrze się układa. Na tyle jest to już dokładne, mamy te programy na tyle dobrze rozwinięte, że firmy lotnicze konstruują samolot całkowicie na podstawie tych obliczeń numerycznych. To nie jest tak, że Boeing czy jakaś inna firma robi wielki samolot, rozwala go, bo on był niedobrą konstrukcją i następnie się zastanawiają, jak go polepszyć. Tak nie jest. Oni robią tak dokładnie, jak pokazywałem z tym silnikiem odrzutowym, czyli za pomocą numerycznego, my wiemy, jak ten silnik odrzutowy się będzie zachowywał, ten materiał w tym silniku, ponieważ znamy, odkryliśmy opis matematyczny w postaci, że tak powiem, każdej w skali od małej prędkości do dużej prędkości. No oczywiście w pewnym momencie, jak to będzie prędkość wybuchu, to już nie będziemy, to już inna fizyka musi wtedy zaistnieć, ale w tej skali od prędkości samolotu do prędkości dźwięku to się zgadza. To samo z computational fluid dynamics. Komputer w tej skali ma te prawa dobrze opisane, dlatego firmy lotnicze wiedzą, jak ten samolot się będzie zachowywał, wiedzą, że on już jest dobrą konstrukcją i tylko wtedy, jak już to wiedzą, budują ten samolot. I wtedy dają tym pilotom, żeby go oblatali, żeby dokładnie potwierdzili, może uściśnili te wyniki. Dlatego te nasze krzywe i te punkty nie są dokładnie jedna nad drugim. Jest tam mały błąd, ale mały błąd. To nie jest duży błąd. Także zawsze będzie jakiś błąd, ale jest to błąd, że tak powiem, w którym można żyć. A procentowo, jeżeli weźmiemy, zobaczymy, co się stanie dla małego samolotu, obcięcie 1/3 czy 2/3, procentowo możemy powiedzieć, że tak się zdarzy, to prawdopodobnie ten sam procent będzie i z dużym samolotem. Prawdopodobnie, ale to zobaczymy, jak zrobimy tę symulację i wtedy się dowiemy. Czasami moje oczekiwania są spekulacjami, dlatego zawsze trzeba to zrobić rygorystycznie. I oczywiście dobrze by było, żeby zrobić badania w skali 1:1. No ale profesora Biniendę, że tak powiem, z jego budżetem nie stać na to, żeby wynająć w pełnej skali tunel, który może ma tylko Boeing w całym świecie, żeby taki samolot tam przebadać w kilku częściach, tak jak może to by trzeba było. Fachowcy, którzy pracują dla Boeinga, mówią, że to nie ma znaczenia. To w ogóle nawet to nie ma znaczenia. Symulacje wystarczą do tego. Oni są stuprocentowo do tego pewni. Ja w pewnym sensie to robię, żeby więcej zrobić niż to potrzeba w tej chwili, w dzisiejszych czasach. Okay? Jestem bardziej sceptyczny ja, niż to normalnie jest na rynku, że tak powiem, naukowym. Andrzej Wawrów. Pan profesor pokazywał, czy planuje zrobić badania polegające na swobodnym locie oderwanego kawałka skrzydła. Ale jak rozumiem, to będzie z tego samego modelu i to jest inny materiał, który to jest tworzywo sztuczne, tak, który ma inną gęstość. Prawdziwe skrzydło, gdyby nawet było zrobione w tej skali miniaturowej, odpowiadającej temu samolotowi, miałby inną masę. I teraz no, przy locie swobodnym MG gra istotną rolę, prawda? Tak, w jaki sposób to można porównać? Ten lot swobodny, to nie będzie w tej skali, to będzie w większej skali, bo ja muszę zmieścić te sensory tam. Czyli to skrzydło będzie może półmetrowe, okay? Ale nie będzie sześciometrowe. To będzie w skali 1:10. Okay? Tak, ale cały czas. Ale będzie, zgadza się, będzie inny materiał i prawdopodobnie nie będzie. Ja nie wiem dokładnie, gdzie jest środek ciężkości tego urwanego, tej urwanej części i jaki jest moment bezwładności. Te rzeczy można łatwo zbadać, gdyby ktoś tą końcówkę mi przysłał albo pojechał tam do Smoleńska, to w ciągu 15 minut mógłby to zrobić, prawda? Znaleźć środek ciężkości tej części.
i to jest krytyczne. To by można było zbudować taki model, który miałby ten sam środek ciężkości i przynajmniej środek ciężkości. Okay? Ale znowu, ja nie po to będę go rzucał, żeby powiedzieć, o, zobaczcie, to tak właśnie ta końcówka w Smoleńsku latała. Ja po to będę robił, żeby ten, za pomocą tego programu komputerowego 6 degree of freedom można było potwierdzić tę samą trasę lotu. Jeżeli mój symulacja pokaże tą samą trasę lotu, który będzie eksperyment z tymi samymi warunkami brzegowymi, to mi da potwierdzenie, że ten komputer rzeczywiście robi te obliczenia prawidłowo. I wtedy ja mogę powiększyć do tej skali, do tego ciężaru, do tej masy, do tej konstrukcji prawdziwej. W dalszym ciągu brakuje mi wagi i moment of inertia i miejsce środka ciężkości. Dlatego bardzo ważne jest, mamy nowy rząd, pan minister tam sobie siedzi i patrzy w swój telefon, ale ja to muszę mu przerwać. Robimy wszystko, żeby jednak chociaż tą końcówkę dostać tutaj, bo to nam by mogło bardzo pomóc. Także jeżeli to byłoby możliwe, byłbym bardzo wdzięczny. A jeżeli tego to nie będzie możliwe, to zrobimy i tak obliczenia, ale zrobimy je parametrycznie. Będziemy zakładać plus, minus różne ciężary od 400 do 500, do 600. Najmiemy kilku więcej Chińczyków, więcej komputerów i będą liczyli do tego, aż zbadamy całą sieć obliczeń. Okay? Także i bez tego sobie poradzimy, tylko będzie to trwało dłużej i na pewno będą sceptyczy, którzy powiedzą, no tak, ale on nigdy nie był w Smoleńsku, w związku z tym te obliczenia są złe. Dobry wieczór. Krzysztof Zawitkowski z Los Angeles. Miło pana widzieć, panie profesorze, ponownie. Chciałem potwierdzić, proszę państwa, w czasie projektowania silników rakietowych do promu kosmicznego też używaliśmy tych samych programów, również KTI do programowania, Nastran i inne oprogramowania do badań, obliczeń, metodą elementów skończonych, to co pan profesor używał. I porównywaliśmy to, mieliśmy tę przyjemność, że mieliśmy w pobliżu hamownię, która była wybudowana w rejonie Santa Susana, bardzo blisko firmy i mogliśmy tam przećwiczyć te silniki rakietowe akurat i to są metody niezwykle dokładne, to co pan profesor robił, bo ta metoda pozwala na z wielkim prawdopodobieństwem określić, jaka jest wytrzymałość tychże materiałów. To tak na marginesie chciałem dać, bo tam pan pytał, prawda, o te ilości tych punktów nodalnych i tak dalej. Otóż ja chciałem zapytać, czy pan profesor widział zdjęcia z wypadku linii lotniczych Midland w Wielkiej Brytanii, gdzie rozbił się samolot Boeing 737 podczas awaryjnego podejścia do lądowania. Ja chcę państwu powiedzieć, to można zobaczyć, bo to jest dostępne chyba nawet na YouTubie, czy w ogóle w archiwum telewizji brytyjskiej, BBC, ABC i tak dalej. Otóż ten samolot ściął dwie latarnie żeliwne. Aluminiowe skrzydła ścięły dwie latarnie, bo on podchodził do tego awaryjnego lądowania, uderzając najpierw w autostradę, która była w pobliżu lotniska, następnie ugrzązł w lesie, podobnie zresztą tak jak samolot Tu-154M. Jest ciekawe, czy pan widział te zdjęcia, bo to naprawdę zajmujące jest, kiedy te latarnie zostały ścięte tak, że jest po prostu równa jak brzytwa krawędź ich dosłownie. No właśnie, tu warto dlatego dodać, że zdjęcie złamanej brzozy pokazuje, że ona nie była ścięta, bo ona nie jest równa, ona ma te drzazgi. Także to jest typowe dla eksperta, pana profesora Cieszewskiego, to jest typowy wiatrołom, to jest złamane drzewo przez wiatr, a nie ścięte. Tak jak pan mówi, gdyby to było ścięte, to oczywiście musiało być równe, tych drzazg nie mogłoby być, tak jak te latarnie. Także to jest kolejny dowód na to, że ten samolot nie mógł w ogóle dotknąć tej biednej brzozy.
A nie mówiąc o tym, że oczywiście ona była złamana wcześniej, bo 5 kwietnia już była złamana, jak profesor Cieszewski pokazał ze zdjęć satelitarnych. Także dowodów jest cała masa i dlatego ja już się tym nie zajmuję, jak widzicie Państwo. Ja przeszedłem do innego etapu i myślę, że to jest dużo bardziej ciekawy etap, tylko że wymaga trochę więcej nauki, jeżeli chodzi o mnie. Ale myślę, że współpracując razem w Akron z profesorem Brownem i innymi, którzy są super ekspertami w tej dziedzinie, to damy radę. Ja mam taką uwagę związaną z pierwszym pytaniem. Oczywiście pod Eugeniusz Danicki. Oczywiście taki model mały w stosunku do prawdziwego, dużego modelu jest dwie rzeczy się nie zgadzają. Liczba Reynoldsa, czyli prędkość lepkości powietrza i liczba Eulera, czyli ciśnienie do prędkości. Ale tutaj problem nie jest właściwie w uzyskaniu prawdziwych, jakichś ścisłych wyników, tylko praktycznie rzecz biorąc chodzi o pewną ideę, żeby odkłamać wszystkie rzeczy, które były przedstawiane w raportach, które zupełnie nie mają się nijak. I ten model pokazuje, jak gdyby daje nam pewne wyobrażenie, co właściwie można się spodziewać, czego się można spodziewać w takiej sytuacji. Dokładnie. To tak mówią, to tak odnośnie tego pierwszego pytania. Pan Dziękuję. Profesor to świetnie opisał. Proszę. Dobry wieczór. Karol Jaroszyński. Przepraszam, że w pewnej części będę mówił tyłem. Tu będzie głos zdroworozsądkowy. Pomimo tak wielkich przedmówców, którzy mówili do tej pory rzeczy bardzo ciekawe i bardzo mądre, mój głos będzie troszeczkę bardziej taki przyziemny, ale specjalnie go chcę powiedzieć. Wszystkie badania, które pan powiedział, ukłon w stronę pana za odwagę i za wspaniałą pracę, ale nie wiem, czy państwo pamiętacie z 1984 roku. Las Kabacki. Ilość drzew, która została po prostu skoszona. Tych skrzydeł nie powinno w ogóle być. To jest tylko tyle, co mogę dodać, bo wydaje mi się, że no, takie tłumaczenie to tylko kwestia polityczna. Może coś takiego wymyślić. Właśnie o tym mówię, ale to było wszystko w jednej kupie, nie tak jak tutaj. No i tylko tyle chciałem powiedzieć, bo na zdrowy rozsądek dla sceptyków, dla innych. Dokładnie. Także może. I to do tej pory widać, tak. Był taki czas, kiedy nasi eksperci to prawidłowo ocenili i nie trzeba było jechać do Ameryki i nikogo nie opluto z tego powodu i nikogo nie wyrzucono z pracy. Po prostu zrobili swoją pracę tak, jak być powinno. Może wracamy do tego czasu teraz. Może wrócimy, gdzie znowu naukowcy będą mogli po prostu robić swoją pracę i nie bać się, że ich córka czy syn zostaną wyrzuceni. Chociaż jeszcze nie dzisiaj. Wczoraj miałem przyjemność mieć wykład w Poznaniu. Zanim dojechałem do Poznania, już Gazeta Wyborcza napisała artykuł, w którym, nie czytałem go, ale powiedziano mi, że rektor ciężko za to zapłaci, że pozwala, by taki wichrzycier pana Macierewicza miał wykład na terenie uniwersytetu. Okay? Przysłali TVN, przysłali jakąś jeszcze lokalną telewizję. Tyle, że ja mówiłem po angielsku. Także te biedne kobitki w ogóle nic z tego nie rozumiały. To i na koniec ta redaktor przyszła i mówi, to co pan mówił? To trzeba. Ja mówię, to co pani widziała na tych obrazkach.
No i potem w dzienniku Binienda mówił, że wszystkich zamordowali. To po tyle potrafili, panie proszę. Przecież to mówią do mas, a to idzie do milionów. Moje nazwisko Zbigniew Nosal, ja jestem z Politechniki Warszawskiej, Zakładu Aerodynamiki na Wydziale MEL, więc słuchając pana profesora, no robimy postęp, zbliżamy się, ale moim zdaniem badania aerodynamiczne nie przyspieszają tego procesu, żeby wyjaśnić, co się stało. Zupełnie inne parametry decydują o tym, co się działo, bo pan profesor mając chce wyznaczyć charakterystyki aerodynamiczne tego samolotu. Po 5 latach, czy nie za późno? Moim zdaniem te charakterystyki, które są już dostępne, ja ich nie mam, prawdę powiedziawszy, pozwalają już coś z tym robić. A teraz po 5 latach wyznaczamy charakterystyki, potem będziemy modelować. Oczywiście ta niewiedza, o której wspomniał pan profesor, że momenty bezładności są istotne, warunki początkowe, to co spowodowało. Więc moim zdaniem, żeby wyjaśnić tę katastrofę, szukać trzeba chyba w innym miejscu. A to oczywiście, to jest typowa praca, budujemy model, mierzymy, każde charakterystyki są obarczone jakimś błędem. No i oczywiście to, co pan profesor też powiedział, że obliczenia komputerowe dają doskonałe przybliżenie i to wystarczy, więc to, co pan profesor tutaj nam zaprezentował, no mam wątpliwości, czy nas zbliża do wyjaśnienia tego, co się zdarzyło w Smoleńsku. Tego właśnie pokazuje, żeby dowiedzieć się, co powinno się robić i czy możemy współpracować w tym temacie. Jeżeli pan jest gotowy, to proszę powiedzieć, co mam zrobić, żeby panu umożliwić. Czy dojście do komputerów, czy dojście do jakiegoś... My mamy więcej, to jest to, co mówił pan profesor. Ja na moim wydziale rozmawiałem z wieloma osobami, profesorami. Ja jestem doktorem, nie zrobiłem profesury i zbliżam się do końca mojej kariery zawodowej. Natomiast no, my mamy tunele przyzwoite. Nie wiem, w jakim tunelu pan profesor robił badania tego swojego modelu. Jaki był przekrój przestrzeni pomiarowej? No to trochę większa. Nasza 90 metrów na sekundę prędkość i przekrój około metra. Mamy teraz taki tunel. Ale to tylko zbliża nas i daje lepsze lub gorsze przybliżenie, ale to jest już coś, co pozwoli no, potem ewentualnie symulować lot. Natomiast te warunki początkowe czy brzegowe są istotniejsze. Co się zdarzyło? Co spowodowało ten ruch, który jest? U mnie więc no, chodzi o pieniądze jak zwykle. Z Unii dostaliśmy ogromne pieniądze. Mamy w tej chwili doskonałe wyposażenie na wydziale. Mamy naprawdę aparaturę wyśmienitą, żeby robić wszystkie badania. Tylko ktoś musi to chcieć robić i musi być pozwolenie po pierwsze, żeby to robić. Ale mamy naprawdę w Zakładzie Aerodynamiki bardzo dobrą aparaturę do prowadzenia badań. To rozumiem, że pan chce to robić, a pozwolenie, no to ja tego nie bardzo rozumiem, bo na całym świecie naukowcy mają tak zwaną wolność akademicką. Ja nigdy nie pytam się, czy mi wolno robić to, czy mam robić tamto, bo gdybym ja na przykład jako dziekan swojemu koledze powiedział, ty masz robić to, albo nie wolno robić tego, to ja bym już nie był dziekanem, wyrzucili mnie na zbitą buzię. Jasne, nie chciałbym wychodzić w takie szczegóły. Po pierwsze trzeba mieć finansowanie. My w tej chwili mamy, mocno się wyposażyliśmy w ciągu ostatnich 2 lat. No i musi być wola, no ktoś musi to robić. Czekamy na wolę. Ale ja uważam, że aerodynamika nas nie za bardzo przybliża do rozwiązania problemu. No. Ja sobie pozwolę tylko na ten. Wydaje mi się, że akurat to, co usłyszeliśmy przed chwileczką, no jest bardzo cenne. Panie profesorze, czy pan zechciałby zacząć współpracę właśnie z zespołem tutaj pana doktora? W każdej chwili. Ma pan deklarację i ma pan pozwolenie, jaką ma. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Wygląda na to, że już wygasza się dyskusja, ale ja czuję się zobowiązany, żeby jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć. Otóż przepisy lotnicze wymagają, żeby samolot zachował pełną sterowność.
przypadku, jeżeli różnica siły nośnej na obu płatach dochodzi do 20%. Odcięcie tego odcinka, tego końcówki o długości tam około 6 metrów, to jest utrata siły nośnej około, no różnie można liczyć, około 8%. Poniżej 10%. Nie za... To praktycznie właśnie nie ma coś żadnego mówić. Po prostu to nie mogło być przyczyną obrotu tego samolotu, jeżeli takowy obrót nastąpił. Gdyby taki obrót nastąpił, pilot nie mógłby skompensować sterami, to znaczy to, że ten samolot nie mógłby być dopuszczony do ruchu powietrznego. On był dopuszczony. I do samych Stanów Zjednoczonych, gdyby też latał. Więc musiał tam mieć dopuszczenie ruchu. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, to bardzo proszę, jeżeli nie, to ja oddam głos tutaj panu rektorowi. Panie rektorze, bardzo proszę. Ja jeszcze raz chciałem podziękować bardzo panu profesorowi Biniędzie. I podziękować także państwu za przybycie i wysłuchanie tych w końcu niesłychanych herezji, prawda, których wysłuchaliśmy. Także dziękuję bardzo i kończymy seminarium. Dziękuję.